może niektórzy zadają sobie pytanie, kto jest autorem Konstytucji 3 maja? I tu odpowiedź nie jest jednoznaczna. Tych autorów jest wielu. Zaczęło się wszystko od grudnia 1790 roku, kiedy w Zamku Królewskim w Warszawie spotkał się z królem Ignacy Potocki. Po tym wielogodzinnym spotkaniu król podyktował po francusku projekt konstytucji Scipione Piattolemu. Następnie projekt ten, cały czas francuski, został przesłany do Potockiego, a następnie prawdopodobnie do Małachowskiego, Kołłątaja i był dyskutowany w dosyć wąskim gronie. Po kolejnych poprawkach król podyktował tekst już po polsku posłowi Aleksandrowi Linowskiemu. Ostateczną formę konstytucji nadał Hugo Kołłątaj, który swoim projektem zakończył dyskusję. Niewiele już poprawek zostało do niego zgłoszonych. Nad tym projektem dyskutowano w dniu 3 maja 1791 roku. Jak wyglądał dzień 3 maja w tej właśnie sali? Na początek mamy wystąpienie Jana Sucharzewskiego, który nie czytał konstytucji, a żąda, by żadnych dyskusji na jej temat nie było. Uspokojono go i doprowadzono do przeczytania samego tekstu. Pojawiły się protesty. Konstytucja nie została uchwalona jednomyślnie. Protesty nie wynikały tylko z tego, że posłowie byli przeciwni konstytucji, bo byli zwolennikami rosyjskimi, ale też z powodu tego, jak konstytucja była uchwalana. Czyli posłowie powinni dostać ten tekst na kilka dni, zapoznać się i dopiero podjąć dyskusję nad samym projektem. Kolejnym argumentem przeciwko konstytucji było to, że zaproponowano, że konstytucję można uchwalić tylko całą, w całości, albo ją całkowicie odrzucić. Po 7 godzinach rozmów wydawało się, że konstytucja nie zostanie uchwalona. W międzyczasie pojawia się jeszcze jeden słynny protest Jana Sucharzewskiego, który w barokowy sposób wyciąga z tłumu swojego syna, a następnie grozi, że zabije dziecko, jeżeli zostanie uchwalona konstytucja. To na szczęście się nie stało. Dziecko zostało odebrane, poseł wrócił na swoje miejsce. Mógł dalej uczestniczyć w obradach. Po 7 godzinach mamy sytuację taką. Nie mamy konstytucji, protestujących posłów i protestującego, co ciekawe, króla. Król Stanisław August musiał protestować ze względu na to, co znalazło się w konstytucji, czyli na ustalenie dziedziczności tronu. Wcześniej przysięgał w paktach konwentach, że tego nigdy nie zrobi. I według przekazów samo zaprzysiężenie przez króla było dosyć anegdotyczne, dlatego że król został wezwany do zaprzysiężenia konstytucji i podniósł rękę, ale po to, by zabrać głos, a nie przysięgać. Wykorzystali to posłowie patriotyczni, zaczęli krzyczeć wiwat król, wiwat konstytucja. Król po prostu musiał wstać i zaprzysiąc. I tak też zrobił. Przed nami faksymile oryginału Konstytucji 3 maja. Rodzi się pytanie, co jest oryginałem Konstytucji? Oryginałem jest wpis do Księgi Grodzkiej i tutaj zaskoczenie. Na górze mamy datę i jest to 5 maja. Dlaczego 5, a nie 3? Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja kilkudziesięciu posłów, prawie 30, i jeden senator postanowili złożyć oficjalny protest z wpisem do Ksiąg Grodzkich. To była bardzo poważna sprawa. Przez cały dzień 4 maja król Stanisław August przekonywał tych, którzy właśnie dokonali tego wpisu, by wycofali swoje protesty. Udało mu się to częściowo, także dokument mógł dopiero być wpisany 5 maja i od tej daty konstytucja w zasadzie obowiązuje. Po uchwaleniu konstytucji król, senatorowie i posłowie przeszli do kolegiaty świętego Jana Chrzciciela, by podziękować Panu Bogu za szczęśliwe ukończenie prac nad konstytucją. Tę wizję właśnie utrwalił Jan Matejko w obrazie, który do dziś dnia znajduje się w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Jan Matejko nie wykonywał fotografii wydarzenia. Miał swoją wizję tworzenia dzieł, czyli wizję całości faktu. Malował rzeczy i wydarzenia, które miały miejsce wcześniej, które trwały w tym momencie i te, które miały miejsce znacznie później. Cóż tutaj widzimy?
Przede wszystkim, zgodnie z prawdą historyczną, mamy Zamek Królewski w Warszawie, w którym widzimy zachodzące słońce. Rzeczywiście, pamiętamy, że godzina była już dosyć późna jak na maj, godzina 19, i słońce mogło już być tak nisko od strony zachodniej. Podstawowym błędem, który robi się przy tym obrazie, jest identyfikacja osoby króla. Zwykle na pytanie, gdzie jest król, odpowiadamy: o, król jest niesiony tutaj właśnie z konstytucją i laską. No ale właśnie, z laską marszałkowską? Nie, to jest marszałek Stanisław Małachowski. Król idzie z przodu w płaszczu koronacyjnym, który historycznie nie zagrał w tym wydarzeniu, i podaje ręce do pocałowania. Widzimy również scenę z Janem Suchorzewskim, która miała miejsce w sali senatorskiej. Widzimy też twórców konstytucji, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja, również tych, którzy będą bronili konstytucji, księcia Józefa Poniatowskiego, czy też Tadeusza Kościuszkę. Obraz Jana Matejki, który możemy oglądać w murach zamkowych, jest darem dla zamku, złożonym przez samego mistrza. Mógł zawisnąć w murach zamkowych dopiero po 100 latach. Stało się to w 1984 roku.